14 miesięcy spędziła pani w więzieniu, troszkę jak będzie pani wspominała? Było później, ale generalnie 14. Dobra, tak. To jak będzie pani wspominała ten czas? Ja już nie wspominam. To, co złe, to wyrzucam z głowy. Po co wspominać? A jak to w ogóle było? Bo ja teraz oglądam taki serial więzienny. Czy miała pani jakiś chrzest? Bo niektóre dziewczyny przechodzą chrzest, jak się pojawiają w celi. Jak nie, to no było chrzest u pani? To ja miałam na zielonej szkółce, jak byłam harcerzem, ale nie w więzieniu. Czyli tam nie ma czegoś takiego? A oczywiście, że nie ma. No to są bzdury. Nie słuchajcie tego, co jest w serialach, szczególnie polskich, ani w filmach. Nie byli, to nie wiedzą, no. No tak, właśnie dlatego warto kupić tę książkę, żeby się dowiedzieć. Prawda jest zupełnie inna. To teraz jeszcze taki ciekawy temat. Jaką pozycję w hierarchii więziennej pani zajmowała? Nie ma czegoś takiego. Pozycje w hierarchii więziennej to raczej są u mężczyzn. U kobiet nie ma, że jest jedna szefowa, która trzyma całe pudło. Musiałoby pudło mieć może 20-30 osób i nie więcej. Nie ma czegoś takiego. Jest troszeczkę podział, ale podział jest bardziej może te, które dłużej siedziały, dziewczyny, bądź te, które mają pomoc, bądź nie. Takie coś jest, ale nie ma czegoś takiego. Szefowa, zastępca szefowej i reszta. Nie ma. W więzieniu są wszyscy sobie równi, no. A zdarzały się tam bójki albo jakieś nieprzyjemne sytuacje? Ale to są tak krótkie momenty i tak szybko jest to duszone w zarodku, że jakby nawet nie można tego podciągnąć, że jest jakiś terror w więzieniu, jakiś tam, że ktoś się boi, ciągle steroryzowany, bity cały czas. Nie ma. A jak wykorzystywała pani tam czas? Jak ten zwyczajny dzień wyglądał? Apel, śniadanie, ćwiczenia, telewizor, książki, pisanie listów do bliskich, wizyty sporadyczne w kantynie, wyjścia do nawidzenia, wyjścia do adwokata, rozmowy, no bo co tam innego robić, no. Wiem, że jest tak zwana kasa żelazna, gdzie można wysyłać jakieś tam środki. Czy ktoś wspierał panią, jak była pani w zamknięciu? I wysyłał jakieś tam drobne? Nie, no... drobne. Nie takie drobne? Nie jadłam więziennego jedzenia, o tyle ci powiem. Kadzienki nie jadłam. Wszystko było kupowane w kantynie, bo kadzienki się nie da jeść w niektórych kryminałach. We Wrocławiu była obrzydliwa, no. A grypsowała pani? Nie ma, u dziewczyn nie ma grypsowania, mężczyźni grypsują. Kobiety nie. Kiedyś było, już bardzo dawno, ale to za czasów komuny. Dziewczyny puszkowały. Teraz tego nie ma. Mężczyźni grypsują. Oczywiście znam grypserę i tak dalej, ale między kobietami nie ma grypsowania. Bo grypsowanie to nie jest tak, jakby sobie ktoś myślał. To jest po prostu zamienniki pewnych słów, tak? No to dziewczyny oczywiście tego używają, ale nie jest to nazwane typową grypserą u kobiet. Kobiety nie grypsują, mężczyźni grypsują. To już ostatnie pytanie z tematu więziennego. Idziemy do takich luźniejszych, przyjemniejszych. Pani Dagmaro, powrócę do tego serialu, który oglądałem. Tam kobiety między sobą spełniają swoje fantazje seksualne. A jak w takim zamknięciu było? Potrzeby seksualne, jak się załatwiało? Nie wiem, no pytasz o mnie czy o inne kobiety? Bo no książka o pani. No, ja powiem tobie tak. Jak ja latam za pieniędzmi albo mam kłopot, to wyłączam takie emocje, więc w ogóle w tamtym czasie mi nie towarzyszyły. I ja jakby miałam o czym myśleć, a nie o takich sprawach, tak? Poza tym, jak się dużo martwisz i smucisz i masz za kim tęsknić, myśleć, masz na głowie tyle, to nie myślisz nawet na wolności o seksie. No. Nie wiem, jak inni ludzie, ja mówię za siebie. A ile razy Conan panią odwiedził? Bo można odwiedzić czasem. Kilka, bo Conan 9 miesięcy nie mógł w ogóle przychodzić. Prokuratura nie pozwalała. I to były ciężkie chwile po jego wyjściu? Bo ja sobie najgorsze. Tak z boku to wyobrażam, że to takie dać na chwilę i zabrać. Najgorsze. Że to tak jakby tylko rozdrapuje ranę.